Myślę, że tego byłoby sporo. A jakbym miał wybrać taką jedną rzecz, to myślę, żeby zainwestować dużo, bardzo dużo w cierpliwość, żeby nie martwić się tym na zapas niektórymi rzeczami i żeby najpierw poradzić sobie z wszystkim ze sobą, bo najczęściej jeżeli coś sprawia problem w wychowaniu, to nie jest problem z dziećmi, tylko to jest problem z rodzicem. I na początku tego nie wiedziałem, to musiałem do tego dojrzeć. Myślę, że jedną z takich rzeczy, na którą wielu rodziców nie zwraca uwagi, to jest spędzanie czasu jeden na jeden. Czyli często jest tak, że ktoś spędza ze swoim dzieckiem kilka godzin nawet, ale to jest czas w samochodzie, to jest czas w przygotowaniu, to jest czas przy odrabianiu zadań i ten rodzic się wtedy męczy, to dziecko wtedy tak naprawdę tego rodzica na wyłączność nie ma i cały czas brakuje mu tego kontaktu i cały czas to dziecko będzie miało takie poczucie, będzie chodziło za tym rodzicem, żeby spędzić chociaż trochę tego czasu, więc takie nawet 10-15 minut dziennie, ale jeden na jeden, na tym to dziecku sprawia przyjemność, przy czym to nie może być na przykład, nie wiem, oglądanie bajki czy granie w jakąś grę na komputerze, ewentualnie planszowa jak najbardziej, żeby to było coś, co dziecko lubi, może to być granie w piłkę, może to być spacer, cokolwiek, ale żeby było to takie właśnie uważne, skupione na dziecku i robienie tego, na co ono ma ochotę, bo to też pomaga później temu dziecku właśnie zaspokoić ten taki swój zbiorniczek potrzeb tego poczucia przynależności i daje mu też siłę i później jest też w stanie dziecko czekać właśnie na ten moment i uczy się też cierpliwości, więc to jest taki, że tak powiem, pełny pakiet tego, co dziecko potrzebuje właśnie dzięki tym czasami nawet parunastu minutom. Myślę, że najlepsze, co można zrobić, to pokazać dziecku swoją jakąś własną pasję. Ewentualnie wielokrotnie się tak zdarza, że dzieci jednak są do nas podobne, więc bardzo często te pasje można przekazywać z pokolenia na pokolenie. A jeżeli nie, no to troszkę podążać za tą pasją dziecka. To może być taniec, to może być rysunek, to może być właśnie jakaś gra planszowa. Dzieci mają różne predyspozycje, różne potrzeby, więc może być tak, że coś, co nas interesuje, akurat będzie też zbieżne z tym, co lubi dziecko. Jeżeli będziemy w stanie pokazać my sami, że to jest coś świetnego, to dziecko też będzie się tym interesowało. Najważniejsze to samemu się odciągnąć najpierw od ekranu, a później dopiero zająć się tym odciąganiem dziecka.